Olbrzymi sukces Liceum Ogólnokształcącego nr 1 z Kępna. W rankingu szkół ponadgimnazjalnych perspektywy 2015 kępińska placówka uplasowała się na 6. miejscu w Wielkopolsce i 84. w Polsce. Najlepszą szkołą w kraju w tym rankingu zostało 14. Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica w Warszawie. 84. miejsce w gronie szkół licealnych w Polsce to niebywałe osiągnięcie kępińskiej placówki. W Wielkopolsce nasza szkoła ustąpiła miejsca tylko 5 szkołom licealnym z Poznania. Druga z kępińskich szkół, Liceum Ogólnokształcące nr 2, w województwie uplasowało się na 74. miejscu, a w kraju nie zostało sklasyfikowane w rankingu, co oznacza, że nie ma jej w gronie do 500 pozycji. Dla porównania dwa ostrzeszowskie licea uplasowały się w województwie odpowiednio na 35. i 94. miejscu. Jest to olbrzymie wyróżnienie, ponieważ wszystkich liceów w Polsce jest 2315. W związku z tym, jeżeli my zajmujemy 84. miejsce w Polsce, to jest wysoki, bardzo dobry wynik, a w Wielkopolsce zajmujemy 6. miejsce po tylko 5 liceach w Poznaniu, gdzie wiemy, że sam Poznań jako miasto wojewódzkie ma więcej niż 40 liceów, a do tego jeszcze dochodzą do województwa wielkopolskiego stare miasta wojewódzkie jak Kalisz z kilkoma liceami: Konin, Piła, Leszno. Czyli to nasze miejsce 6 jest bardzo wysokim miejscem. Do tej pory kępińska placówka w tym rankingu zajmowała zaszczytne miejsce, ale takiego sukcesu jeszcze nie odnotowano nigdy. No tak, wysokiego miejsca, żeby się znaleźć w pierwszej setce, nie było, ale muszę powiedzieć, że w roku 2013 byliśmy na miejscu 226, w roku 2014 na miejscu 208 w Polsce na taką ilość liceów, czyli to jest 2315 liceów. Co brano pod uwagę podczas oceny szkół? Między innymi sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, a także ocenę szkoły przez akademików. W przypadku techników uwzględniono wyniki egzaminów zawodowych. W rankingu maturalnym, to taki dodatkowy ranking przygotowany przez perspektywy, jest nieco inaczej. Tutaj pod uwagę brano najlepszą zdawalność matur wśród uczniów. Najlepsze w województwie pod tym względem jest ponownie pierwsze LO w Swarzędzu, które zajmuje 22. miejsce w kraju. LO nr 1 z Kępna uplasowało się na 72. pozycji w Polsce, ale aż na 2. miejscu w Wielkopolsce. Drugiej kępińskiej szkoły nie sklasyfikowano w pierwszej dwusetce. O ile my zajmujemy 6. miejsce w Wielkopolsce, to po 5 liceach z Poznania, to jeśli chodzi o podranking maturalny, gdzie nie bierze się tego kryteria olimpiady, tylko się bierze pod uwagę tylko te dwa kryteria: egzamin maturalny, egzaminy na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, to tutaj jesteśmy drugą szkołą z Wielkopolski. Tylko jedno liceum z Poznania nas wyprzedza. I tutaj w tym podrankingu zajmujemy 72. miejsce na całą Polskę. Dyrektor Stefańska podkreśliła, że na sukces szkoły złożyło się wiele czynników. Na ten sukces szkoły złożyło się wiele czynników, a przynajmniej dwa. To po prostu młodzież, która przychodzi do naszej szkoły i nauczyciele, którzy tutaj uczą, którzy dostrzegają potencjał tej młodzieży, która przychodzi do nas, potrafią jeszcze zainspirować do dalszej pracy, potrafią tak przekazywać młodzież na takim poziomie, czy w taki sposób, żeby ta nowa wiedza i umiejętności trafiały do uczniów, a również starają się oczywiście również pokazywać dobre wzorce, egzaminują, przygotowują, przeprowadzają diagnozy. Chociażby ostatnio próbna matura egzaminu maturalnego to pierwsze duże wyzwanie dla uczniów, którzy już musieli się zmierzyć z nową podstawą programową, z nowymi wymaganiami na egzaminie, ale również mrówcza praca dla nauczycieli, ponieważ 680 arkuszy dostali nauczyciele przed świętami Bożego Narodzenia do sprawdzania. I to już jest, te informacje z tych próbnych egzaminów maturalnych są przekazane młodzieży. Co prawda ranking dotyczy poprzedniego roku szkolnego, ale tak odbywa się cyklicznie co roku. I taka praca jest również wielka praca włożona i dużo serca przez nauczycieli tego liceum, którzy są w większości egzaminatorami zewnętrznego egzaminu maturalnego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Obecnie w pierwszym LO nr 1 w Kępnie w 12 oddziałach kształci się w sumie 354 uczniów. Już od paru lat mamy około
15% populacji naszych wszystkich uczniów z terenów województwa łódzkiego. I cieszę się, że jeżeli na przykład, no jak już, jeżeli już młodzież opuszcza nasz powiat, to jeżeli to wybiera o wiele, wiele jeszcze lepsze licea, które plasowały się na jeszcze wyższym miejscu, na przykład we Wrocławiu. Chociaż no, w ostatnich latach, kiedy też miałam takie informacje, że parę osób wyemigrowało do szkoły w Kaliszu, no to ten wynik nasz potwierdza i pokazuje, że nie trzeba się kierować tym przysłowiem wszędzie lepiej, gdzie nas nie ma, tylko my mamy u siebie coś do zaoferowania, także młodzieży z naszego powiatu, z ościennych powiatów możemy coś zaoferować i nie trzeba szukać szczęścia gdzieś daleko, bo to szczęście może być blisko. Na koniec zerknijmy do rankingu najlepszych techników w Wielkopolsce. Numerem 1 jest Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu. W tym zestawieniu Technikum numer 1 z Kępna uplasowało się na 56. miejscu w województwie, a Technikum numer 2 z Kępna zajmuje 93. miejsce na 100 z klasyfikowanych.